Gdy siedzisz w samochodzie jako pasażer, a za kierownicą jest taki średnio doświadczony kierowca, popełni jakieś błędy, to co robisz? Szarpiesz mu za kierownicę, żeby naprostować tor jazdy? No oczywiście, że nie. Albo zwracasz uwagę, albo prosisz, żeby się zatrzymał i żeby już dalej nie jechał. Dlaczego o tym mówię w kontekście zarządzania? Bo widzę szefów, którzy zachowują się trochę jak tacy pasażerowie, którzy szarpią za kierownicę. Czyli delegowali zadanie, ale w którymś tam momencie wpadają na pomysł, że pomogą, że usprawnią, że wykierują... I zwykle kończy się katastrofą, oczywiście, dlatego że nie wiedzą, nie znają szczegółów, próbują pomóc, a, a szkodzą. No bo dobrą zasadą delegowania to jest przekazanie uprawnień, przekazanie decyzyjności i monitorowanie. W momencie, gdy widzę, że pracownik sobie nie radzi, to albo zwracam uwagę, albo w najgorszym wypadku proszę, żeby mi z powrotem oddał to zadanie. Ale nie wtrącam się w trakcie pracy, bo raczej doprowadzę do katastrofy niż do, niż do pomocy. No i mój apel na twoje kolejne zadania delegowane, kolejne projekty. Jak już delegujesz zadanie swojemu pracownikowi, to po pierwsze, dokładnie monitoruj, jak mu idzie. Natomiast gdy masz pokusę się wtrącić, to zawsze zapytaj o zgodę tego, komu delegowałeś, bo to, że jest to twoja firma, że jesteś szefem, to jeszcze ci nie uprawnia do tego, żeby robić bałagan w tym wszystkim co delegowałeś. Czyli sprawdzaj Pilnuj, ale nie wtrącaj się bez pozwolenia i bez prośby swojego podwładnego.